W Polsce mamy około 5,5 miliona budynków jednorodzinnych, z czego około 4 milionów wymaga termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej. Niewystarczający poziom izolacyjności termicznej budynków w Polsce powoduje, że udział wydatków na ogrzewanie i prąd jest znacząco wyższy niż średnia dla Unii Europejskiej o około 60%. Polacy przeznaczają na ogrzewanie około 10% swojego budżetu rocznie, a jeśli chodzi o koszty energii, to 70% tych kosztów pokrywają właśnie koszty ogrzewania. Czy zawsze opłaca się przeprowadzać termomodernizację budynku, niezależnie od tego, w jakiej technologii jest zbudowany, czy jest to budynek murowany, czy jest to budynek drewniany, pokryty blachą, czy też dachówką? Biorąc pod uwagę choćby te statystyki, które Pani teraz zacytowała, każdy dom opłaca się modernizować. Mam na myśli, mam na myśli i ekologię, i ekonomię. Poczynając od wymiany okien, poprzez termomodernizację ścian lub też wymianę źródła ciepła, każda z tych czynności, nawet wykonana niejednocześnie, powoduje, że bieżące zapotrzebowanie budynku na energię zostanie obniżone, a zatem będą to mniejsze koszty ogrzewania lub też, rozpatrując to w jakiejś lokalnej skali ekologicznej, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, jeśli mówimy o tradycyjnych źródłach energii. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, z którym dzisiaj wszyscy się borykamy, biorąc pod uwagę sytuację polityczną. Tak? To jest to, o czym słyszymy już dosyć otwarcie, mianowicie duże ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej, tudzież duże ryzyko braku w dostawach gazu. To już w tym roku miało miejsce, my tego jeszcze oczywiście wszyscy nie odczuwamy, ale to taki był dosyć istotny fakt, 23 września, początek jesieni i pierwsze ogłoszenie zagrożenia energetycznego, czyli wykorzystanie takich dodatkowych źródeł energii na podstawie umów podpisanych przez polskie sieci energetyczne z mniejszymi elektrowniami, które są zobowiązane do uzupełnienia braków. To też musimy mieć na uwadze, to też jest istotne w całym procesie termomodernizacji i zmiany energetycznych budynków. To, co jest istotne, o czym już wcześniej wspominałem, to to, że to źródło ciepła w domu, źródło energii, to nie musi być tylko wymiana kotła stałopalnego na pompę ciepła lub kotła gazowego na pompę ciepła, a zatem coś, co powinno być poprzedzone termomodernizacją. Ale mówimy też o tym, że cały czas możemy stosować hybrydowe pompy ciepła. Ja tylko podam statystyki. W 2021 roku w Europie hybrydowych pomp ciepła sprzedano już ponad 65 tysięcy. W Polsce są to nadal bardzo małe ilości, bo jak weźmiemy dane publikowane przez Port PC i SPIUK, to było to paręset sztuk. Natomiast w Europie to rozwiązanie się przyjmuje i jest uważane za jedno z najlepszych, jeśli chodzi o moment, o okres transformacji energetycznej budynków, czyli perspektywy najbliższych 10 lat. Hybrydowa pompa ciepła to dwa źródła energii, czyli gaz i prąd. Hybrydowa pompa ciepła to urządzenie, które jest w stanie ogrzać i zapewnić komfort, czy jak tutaj padło przez jednego z rozmówców, dobrostan mieszkańców, czyli odpowiedni komfort cieplny. To jest niezwykle istotne, żebyśmy pamiętali również o tym, że to nie jest, że te rozwiązania nie są zero-jedynkowe. Można stosować rozwiązania pośrednie i w ten sposób choćby zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w okolicy, w której mieszkamy. Jak widzimy, na rynku istnieje wiele technologii. Czy można dobrać odpowiedni produkt, dopasować technologię do konkretnego typu budynku? Oczywiście. Termomodernizacja opłaca się zawsze, najbardziej w starym budownictwie. Budownictwie, które na swoje czasy nie dysponowało takimi technologiami i materiałami, które mamy i z którymi współpracujemy w dzisiejszych czasach. Więc ważnym aspektem jest dobranie odpowiednich produktów do konkretnej sytuacji, z którą mamy w danym momencie do czynienia. My w Timplaście produkujemy okna i drzwi, które są właśnie dobierane pod konkretną inwestycję. Nasi specjaliści
pomagają naszym klientom w opracowaniu optymalnego rozwiązania dla ich sytuacji. Podczas termomodernizacji spotykamy się z różnymi sytuacjami. Są domki jednorodzinne o stosunkowo niewielkiej powierzchni użytkowej, w których podstawowym czynnikiem termomodernizacji jest stosunkowo szybki zwrot poniesionych nakładów na tą inwestycję. W takich przypadkach najlepiej sprawdzają się okna PVC z naszym flagowym produktem Team Balance. Natomiast są też inwestycje wielkopowierzchniowe o dużych przeszkleniach, bądź też budynki użyteczności publicznej, w których najlepszym rozwiązaniem jest ślusarka aluminiowa z systemem Team Balance Alu. Tak więc, jeżeli rozmawiamy o aspekcie opłacalności, najważniejszą rzeczą jest tutaj dobranie odpowiednich rozwiązań. A jak to wygląda z punktu widzenia izolacji termicznej ścian i dachu? Reprezentujemy tutaj te technologie i urządzenia, które się najbardziej kojarzą z termomodernizacją budynku, ale tak naprawdę jest ich dużo więcej. Musimy pamiętać o tym, że ubytki ciepła tak naprawdę nie patrzą na to, z czego budynek jest wykonany. Czy z drewna, czy murowany. Oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji należy się kierować tym, żeby ją jak najoptymalniej dopasować. Tutaj pewne parametry musimy oczywiście wziąć pod uwagę. Natomiast sama izolacja opłaca się zawsze. Powiedziałbym, że na horyzoncie nie widać jej końca. Tutaj posłużę się przykładem krajów bałtyckich, z którymi też mam do czynienia. Tam stosowane izolacje termiczne, gdy mówimy o samej warstwie wełnomineralnej, są dużo większe niż w Polsce. Na wielu Polakach robi to bardzo duże wrażenie. Natomiast tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, jaka jest temperatura w krajach bałtyckich, tylko jest to wymuszone poprzez odpowiednio wcześniej wprowadzone normy dla budynków. Ale pamiętajmy, że termomodernizacja to nie tylko doprowadzenie budynku do takiego stanu, przy którym jesteśmy w stanie finansowo znieść zasilanie tego budynku w energię, bo tak naprawdę warto byłoby myśleć o tym dalej. No, kto z nas nie chciałby takiej sytuacji, kiedy budynek zasila się sam, może nie zasila, ale reguluje się sam. To jest coś, co być może dzisiaj brzmi jak utopia, ale już jutro wcale nie. Bardzo mocno wybrzmiewa w tej dzisiejszej dyskusji kwestia kompleksowości modernizacji i tego, że potrzebny jest cały szereg działań, aby rzeczywiście zmniejszyć zużycie energii w budynku. W przypadku starszych w szczególności budynków, często mieszkańcy próbują uniknąć modernizacji niektórych z elementów, ze względu na koszty termomodernizacji. Niemniej docelowo jest to działanie nieopłacalne, gdyż tylko właśnie takie kompleksowe podejście pomoże nam rzeczywiście zmniejszyć zużycie energii, a tym samym koszty ogrzewania i prądu, który jest potrzebny dla zapewnienia tego komfortu technicznego i użytkowania urządzeń w budynku. I w tym kontekście warto też wspomnieć o wsparciu państwa, które jest oferowane właśnie na taką kompleksową modernizację, na wymianę źródeł ciepła, ale nie tylko. Jest to program Czyste Powietrze, flagowy program, który ulega ciągłym zmianom i to właśnie zmianom w kierunku tego, aby zapewnić większe dofinansowanie na termomodernizację, ale też premia termomodernizacyjna czy inne instrumenty, z których można skorzystać tak, aby obniżyć koszty tej inwestycji.